Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Dziś oficjalnie rozpoczynamy sezon wycieczek motocyklowych. I wyruszamy w niezwykłą podróż, jak prawdziwi bajkerzy jedziemy do Płocka. Ale najpierw musimy odebrać nasz motocykl z serwisu. Tym razem już na razie wszystko będzie na tip-top i śmigamy. Tak będzie, bo to jest teraz modny gest taki. Tak? Mhm. Tak? Solić tak. Jakiś flaming? Nur S, czy tam ten jest znany. Na motorze też tak będziesz? No. Lewa w górę? Jak jesteś cool, to tak robisz. Okej, Rafał właśnie odpalił motocykl, ja wsiadam do samochodu, bo jeszcze musimy autko odstawić i śmigamy niedługo, w sensie ja się jeszcze muszę przebrać, bo jest taki upał, że na razie jestem w krótkich spodenkach, bym się tu w aucie zagotowała w takim stroju. No i muszę się przebrać, a Rafał w tym czasie zatankuje motocykl. Okej, Rafał właśnie podjechał, ja się przebrałam, skakujemy na motocykl i śmigamy do Płocka. Oczywiście przyjechaliśmy z przygodami, o tym za chwilę, ale generalnie jechaliśmy całkiem spoką trasą. Do pewnego momentu po prostu była sielankowa, a iście na motor, bo bardzo dobra nawierzchnia i przepiękne widoki, takie malownicze, wiejskie i zawsze lubimy takimi trasami jeździć. Aż tu nagle nie sprawdzaliśmy wcześniej, jak tam dalej droga prowadzi, a kierowaliśmy się GPS-em. Wjechaliśmy na autostradę, no a dzisiaj nie byliśmy jakoś super ekstra przygotowani na taką drogę. I Rafał miał otwarty kask z okularami i na okularach rozpaćkała mu się jakaś osa albo coś, nie wiem, po prostu wszystko tak eksplodowało, że miał na nosie i wszędzie i musieliśmy się zatrzymać na autostradzie i założył szybko moje okulary. To są jeszcze pozostałości, tak na szybko starałam się wytrzeć w kurtkę, ale to nic nie dało, więc zamieniliśmy się okularami i jeszcze, na autostradę wjechaliśmy za piątkiem, tam już się nie zatrzymaliśmy, bo tam jest w ogóle geometryczny środek Polski. Dlatego ja mam takie gustowne teraz piękne
będę okulary. Tak, podsumowałem ci, spoko, spoko, naprawdę. Także idziemy gdzieś się umyć. I w ogóle znaleźliśmy super miejsce parkingowe specjalnie dla motocykla. Tara, parking motocyklowy. Jesteśmy sobie w okolicach Starego Miasta. Jak wjeżdżaliśmy do Płocka, to wyczytałam, że to jest najstarsze miasto Mazowsza. Śmigamy właśnie na rynek. Byłam w tym muzeum kiedyś z rodzicami, bo ja tutaj byłam raz z rodzicami i raz na wycieczce klasowej też gdzieś przejazdem w liceum byłam, ja przypomniało mi się. Nigdy nie byłem w Płocku, no. Także mam okazję teraz, fajnie. I znowu pogoda nam się trafiła super na zwiedzanie miasta. Przyznam szczerze, że mam trochę takie, czuję zakwasy, bo dawno nie jeździliśmy na motocyklu. No, oj, dupki bolą troszeczkę, a jeszcze będziemy wracać. O, chyba blisko fontanny będziemy krążyć, żeby się trochę schłodzić. Pięknie jest. No. I love God. Jest tutaj. A tuż obok Starego Rynku jest rewelacyjny punkt widokowy. Zaraz tam dodreptamy. Jest kościół. O, tutaj zobacz, też taka uliczka cała ładna. W starym stylu. Ale tu się szykuje, ładny widok. Oj tak, pięknie. No, fajnie. A nie wiesz, co to za rzeźby tam są? Nie pamiętam. No, zaraz zobaczymy. Tak. Ja myślę, że zaraz też tak zastygniemy i będziemy podziwiać ten widok. Zobacz, jacy to są rycerze. Nie ma właśnie pamiętam, że jest tak zastygli, bo widok jest przepiękny. Wmurowało ich. Pamiętam, że są to rycerze, ale bez szczegółów. Zaraz może coś się wczytamy. Ale aż tutaj się chce rozejrzeć najpierw z góry. Dobra, już idę. Okej, książę Polski. Urodzony w Płocku. No patrz, tego nie wiedziałam. Znaczy pewnie wiedziałam i zapomniałam. Już wiem. No i teraz trzeba sprawdzić, czy on rzeczywiście ma takie krzywe usta. Czy rzeczywiście jest krzywo usty. Czy po prostu gadał głupotę i dlatego mu dali, że krzywo usty. Ale na koniu po polsku jeździł prawie jak my na motorze. Jest i Wisła. Wow. Ho, ho, ho. Pięknie. To o którym molo mówiłaś? Patrz w lewo. Tam z tym kółkiem. Tak, to kółko to jest właśnie knajpka. Tam kawę też można wypić, o ile jest otwarte, bo tak widzę, że tam nie ma ruchu właśnie za bardzo. Jest takie opuszczone trochę. Oh no! I my tamtym mostem jechaliśmy? Nie, tamten... Tamten miał taki, ale to na fragmencie jeden. Nie, to mógł być jeszcze inny most. No nie. Nie wiem. Póki co zawracamy na ryneczek, żeby coś zjeść, bo tamta miejscówka jest najfajniejsza, przynajmniej na kawę. Także tam chyba w ogóle sobie już podjedziemy, jak już będziemy wyruszać w drogę, więc w sumie niedługo. Za godzinę. Także lecimy szybciutko zamówić jakieś jedzonko. Trafiła nam się super miejscówka, jesteśmy w Presto i mamy taki widoczek na Stary Rynek i sobie z nim czekamy na naszą pizzunię. Jestem twoją drugą połówką, ewidentnie. Quattro formaggi, proszę państwa, piwko zero i widoczek. Bosko. O, rety. To cudowna warstwa. Przepyszna pizza. Właśnie wyszliśmy sobie jeszcze na rynek, na szybciutko. Już mamy naszykowane kurtki, kaski i zaraz zmieniamy lokalizację. Zjedliśmy sobie w takiej właśnie triatorii rodzinnej. Także... Presto. Przepyszna pizza. Ostatnie spojrzenie na rynek jeszcze od drugiej strony. Naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Ale musimy pędzić. Tu jeszcze też ładnie. Miasto. A czy powstanie kolejny odcinek alternatywnego przewodnika po różnych miastach? Opowiesz coś o Płocku? Powiem tak, powstałby, ale na razie brak mi trochę sił. Mogę tylko tyle powiedzieć. Jest to miasto rynku, w sumie jednego rynku, miasto pizzusi i Wisły. Tak, a zaraz jeszcze kawę. Ale ładny motocykl tu zaparkował, na takim ładnym miejscu na motocykle specjalnie.
nasza Honda CD750. Uwielbiamy, uwielbiamy, uwielbiamy. Czekajcie, jak tutaj zostawić. No warto było się zatrzymać. Po prostu jest tak pięknie. A tutaj wzdłuż Wisły też taka fajna alejka spacerowa, czy to rowerkiem można pojeździć tutaj placowo. Mnóstwo ławeczek. Przepięknie. Kierujemy się na molo. I wasze zdrówko, mamy mrożone kawki, idealne na tę pogodę i widoczki świetne. Wcześniej byliśmy właśnie tam, na Starym Mieście Wysoko. Ja nie wiem, jak to z drugiej strony wyglądało, przecież był taki zamek? Ja nie... Nie, dokładnie nie w tym miejscu byliśmy. W sumie to nie wiem, gdzie jest ten pomnik. Podoba mi się. Nie wiem, czy zamek. Albo kościół, albo nie. Mamy ograniczone ilości czasu i wiedzy to już o tym mieście. Sobie tam, ale ładnie wygląda. Tak, jest pięknie. Bardzo dużo motocyklistów. Tak, tutaj szczególnie właśnie. Nie ma się co dziwić, bo trasa świetna. A, chociaż nie idealna, bo akurat jechaliśmy tak wzdłuż rzeki długo i było mnóstwo progów zwalniających, a że my mamy niskie zawieszenie. No to raz jak grzmotnęliśmy, to już później wszystkie te progi musieliśmy omijać, ale po prostu no lipa, już myśleliśmy, że nam padnie zaraz wszystko. Rurami od układu wydechowego. No, fajasko. A tu można się z motocykla prosto przesiąść na łódeczkę, jak nam się uda doskoczyć stąd. Fajnie, nawet takie wiosłowa. Super. A i w ogóle mijaliśmy plażę, teraz nie pamiętam na si nazwa. Różne kąpieliska tam były fajne, sobie też ludzie super plażowali. I na rower do biegania mega fajna trasa. Ups. I motocyklem, samochodem, wszystko. Łodzią. O, tu. Pakajki. Jak ty z kawą będziesz jechać? Właśnie, to jest to, czego mi brakuje po wycieczkach. Jezu, jak ty się orbiesz? No Boże. Nagrało się. I co zaraz? Co to były za dźwięki? Tak ci smakuje, tak? Mhm. I brakuje mi w motocyklu uchwytu na kawę. Nie wiem, gdzie miałby się znajdować. Przy kierownicy, no to dla kierowcy, ale dla pasażera z tyłu gdzieś przecież mógłby być, tak? Kufry mamy teraz odczepione, to zamontuję sobie zaraz tam kawkę. Aktualnie nasze kufry wyglądają tak, że nosimy ze sobą kaski w torbach, kurteczki, no bo przy takiej pogodzie to wystarczy, że mamy długie spodnie i wielkie buciory. Dobra, dopijamy kawkę moją jeszcze i śmigamy. Ale się wpasowaliśmy, właśnie się dowiedzieliśmy od kolegi motocyklisty, że dzisiaj jest motoczwartek tutaj w Płocku. Tylko, że my musimy jechać. A tam nie tylko ławki, ale leżaczki nawet są. No, no, no. Nie wiem, czy dzisiaj bym się opaliła. Dosyć. Może nie, kostka mi nawet nie wystaje. Śmigamy. Tam jeszcze taki fajny napis Płock do zdjęć. To nie nasz motocykl. Chyba podobny tylko. Hey.
wpadliśmy do domu, Rafał tylko szybko się przebrał i pojechał z rodzicami, bo już wcześniej był umówiony, a ja zaraz będę walczyć o tytuł cioci roku, bo planuję podjechać motocyklem do moich chłopaków. Wieki nie jeździłam, znaczy od poprzedniego sezonu i mega się stresują, ale myślę, że warto, szczególnie, że Remek ma dzisiaj urodziny, co prawda już świętowaliśmy, no ale jednak chciałabym mu zrobić taką niespodziankę. Już wszystko czaję, trochę mi się zapomniało. Cześć Remkiela! Wszystkiego najlepszego! Chciałam ci zrobić niespodziankę urodzinową. Wszystkiego najlepszego! A tu jest kierownica Remkia. Brum, brum. Dodasz gazu trochę? Cofaj, jemy. I drodzy Państwo, prosto z motocykla wyruszam tutaj z rodzicami w podróż, jedziemy do Łodzi, prawdopodobnie do Monopolis na, jakiś, na jakąś kawę, może jakiś deser także. Może do Galicji na zjedzonko jakieś. Także jedziemy. Do tego Płocka na motorze to ile się jedzie, tak mniej więcej? Jezus. Masakra. I drodzy Państwo, wybieramy się z rodzicami do Galicji. Podobno tutaj jakieś dobre jedzonko podają. Dzień dobry. O, i mamy wolne miejsce. Ja biorę tą sałatkę, zaraz, która to była. Tata poszedł kupić tusz do drukarki, a my tu sobie spojrzymy na menu. Grillowane warzywa i ten. I drodzy Państwo, opuszczamy manufakturę i jedziemy w dalszą trasę. Teraz jedziemy do Metropolis, ponieważ tam otworzyły się nowe kawiarnie, jakieś tam różne bary, restauracje, także jedziemy zobaczyć, jak to wygląda. I wchodzimy teraz do Monopolis. Zobaczcie, jak się prezentuje kolejne takie miejsce spotkań, które niedawno pojawiło się w Łodzi. Mega dużo restauracji, barów. Niestety ostatnio przez pandemię wszystko było pozamykane, ale teraz wszystko ruszyło. No i zobaczcie, taka naprawdę fajna imprezownia, fajne miejsce, żeby coś zjeść wieczorami. Nie wiem, czy będzie dobrze widać, ponieważ wieczorem już kamerka wariuje, ale mega dużo osób korzysta właśnie z uroków. Słuchajcie, chyba tu jest ogólnie jakaś impreza zamknięta, także nie wiem, czy to jest w ogóle otwarte dla klientów. I chyba musimy iść dalej, ale pech dzisiaj. A, tam dalej jeszcze coś jest, tak? A, no dobra. Czyli tam jest impreza zamknięta, ale tu może będzie otwarte coś. Wielki komin. No, komin piękny. Fajnie. I drodzy Państwo, akurat trafiliśmy. Są to urodziny Monopolis, także już wiemy, dlaczego jest tyle ludzi. Wszystkie stoliki tak naprawdę zajęte, ale mega fajna atmosfera. No i myślę, że super miejsce, żeby sobie przyjechać na wieczór właśnie do jakiejś knajpki. Może coś zjeść też. Mega, mega fajne miejsce. No dobra, słuchajcie, chcieliśmy, ale niestety nie da rady nigdzie skorzystać, bo wszystko jest zajęte. Każde miejsce jest na rezerwację dzisiejszego wieczoru, także jedziemy, słuchajcie, na Off Piotrkowską jeszcze, bo tam też jest fajna miejscuwa. Słuchajcie, Łódź tętni życiem wieczorami. Zobaczcie, ile tu jest ludzi. Masakra. Pełne po prostu lokale dzisiaj. A my idziemy chyba tam na górę. A tutaj właśnie napis Off Piotrkowska. Nie byłem tam jeszcze na górze, także idziemy z rodzicami. Nie, no słuchajcie, zobaczcie, jaka miejscowa. Tutaj mamy siodełka. A tutaj zobaczcie, z balkonu jaki widoczek na całą imprezownię łódzką. Mega. Słuchajcie, okazuje się, że w tym barze, restauracji, knajpie, nie wiem w sumie tak naprawdę co to jest, ale jest jeszcze jedno piętro z widokiem, słuchajcie, z tej strony na Piotrkowską, proszę bardzo, Pietryna wieczorem. Te mega fajne lampeczki, a z tej strony jest widok na Off. Także przejdę tutaj i będzie jeszcze wyżej, jeszcze wyższe piętro tego budynku, mega fajnie.
i impreza cały czas się toczy. My co prawda już jutro idziemy do pracy, także jedziemy do domu, ale tutaj Łódź żyje cały czas. Melduję się za kierownicą już kilka godzin później. Udało się zrobić niespodziankę, a teraz postanowiłam jeszcze troszeczkę potrenować, bo tak sobie pomyślałam, że przecież samochodem też się bałam jeździć takim dużym, a teraz jeszcze codziennie, nawet się nad tym za wiele nie zastanawiam. Także mój cel na ten sezon jest taki, żeby dużo ćwiczyć, żeby poczuć się pewniej też na motocyklu. Myślę, że taka pora jest idealna, żeby sobie troszeczkę potrenować. No i jaram się przeogromnie, naprawdę jest super. O ile cieszyły nas ostatnie wizyty jeża w naszym ogrodzie, tak zobaczenie jeża na środku drogi już nie było takie fajne, jak jechałam motocyklem. No ale na szczęście biegł i się zatrzymał, więc nie musiałam ani w niego wjeżdżać, ani go wymijać, nic dziwnego robić. Więc no myślę, że no, mi się ciepło zrobiło, ale jemu to już na pewno. Drodzy Państwo, właśnie wszedłem na ogród, a tu kierowca bombowca śmigał po mieście. Teraz spotkałem się właśnie z Adą, wróciliśmy z rodzicami, podwieźli mnie, a tutaj właśnie nasza motocyklistka śmigała podobno po nocy jeszcze gdzieś po mieście, także jestem mega, mega dumny. Synchronizacja stuprocentowa. Spotykamy się przy bramie. Jesteśmy i w garażu już nie tylko kosiarka parkuje, bo motocykl wrócił z serwisu. No i już sobie tutaj mieszka na dobre w tych klimatach. Tu masz telefon? Nie. Nie. Kocie, dzisiaj naprawdę intensywnie. Dzisiaj hardcore.